Narządy, które biorą udział w powstawaniu mowy, nazywamy aparatem mowy, aparatem głosowym lub układem narządów mowy. Składa się on z aparatu oddechowego, aparatu fonacyjnego i z aparatu artykulacyjnego. Aparat oddechowy inaczej nazywamy ekspiracyjnym lub respiracyjnym. Są to płuca, przepona, tchawica i oskrzela. Aparat oddechowy to taki zbiornik, z którego wydobywa się powietrze potrzebne do oddychania, a także do mówienia. Aparat fonacyjny to krtań ze sprężystymi fałdami, które nazywamy więzadłami, wiązadłami lub po prostu strunami głosowymi. Aparat artykulacyjny składa się z nasad, czyli jam ponadkrtaniowych, gardłowej, nosowej i ustnej. W jamie ustnej znajdują się narządy artykulacji, zwane artykulatorami. Są to dolna i górna warga, zęby, dziąsła, język, podniebienie twarde oraz podniebienie miękkie zakończone języczkiem. Aby możliwe było wydawanie głosek przez człowieka, potrzebne jest powietrze, które wydychane jest z płuc przez tchawicę i krtań zbudowaną z chrząstek i mięśni, a następnie przechodzi ono poprzez ruchome narządy mowy i jest wprawione w ruch dzięki bodźcom płynącym z mózgu. Głoski dźwięczne powstają, gdy struny głosowe są zsunięte. Powietrze musi wtedy pokonać opór. Gdy przeciska się pomiędzy wiązadłami, wprawia je w drgania. Z kolei głoski bezdźwięczne powstają, gdy wiązadła są rozsunięte i powietrze może swobodnie przedostawać się pomiędzy nimi. Następnie powietrze dostaje się do jamy gardłowej. Na granicy jamy gardłowej i ustnej znajduje się języczek, który jest zakończeniem podniebienia miękkiego. Dzięki położeniu języczka możemy wydawać dźwięki ustne, gdy przylega on do tylnej ściany jamy gardłowej, lub nosowe i unosowione, jeżeli podniebienie miękkie jest opuszczone. Inne narządy znajdujące się w nasadzie również odgrywają duże znaczenie w artykulacji. Modyfikują one głos i wytwarzają poszczególne głoski. Najważniejszym narządem jest język, który decyduje o jakości głosek. Ogromne znaczenie mają także wargi, zęby, dziąsła oraz podniebienie twarde. Do tego, by głos był lepiej słyszalny, niezbędne są rezonatory. U człowieka są nimi tchawica, jama gardłowa, jama ustna i nosowa, ale rezonować mogą nawet wszystkie kości twarzy. Rezonans możemy też wzmocnić, używając w odpowiedni sposób przepony. Wydychany i odpowiednio ukształtowany przez ruchome narządy mowy strumień powietrza wydostaje się na zewnątrz, po czym powoduje drgania powietrza w otoczeniu. Te drgania przechodzą w fale dźwiękowe, a te z kolei zataczają coraz szersze kręgi i docierają do narządów słuchu odbiorcy. Dzięki nim słyszy się głoski.